Halo, halo, witam was serdecznie, bardzo gorąco, Kuba z tej strony, kolejny odcinek Karier Legion Warszawa. Mecz z Wisłą Kraków, pierwszy mecz w tym odcinku, natomiast ten mecz symuluje, bo chcę zagrać inne mecze, chcę zagrać jeszcze jeden mecz tej eliminacji do Ligi Mistrzów. 4-1 w pierwszym meczu Sadiku, Kaczmarek trwa i nocz z jedną bramką. Martwi mnie także, że to jest kontuzja Dąbrowskiego, że to nie jest nic poważnego, 8 tygodni, to są 2 miesiące. Bardzo mi to martwi, natomiast mamy Czerwińskiego, jest Inżejczyk, który może grać na środku, więc na razie nic nie robi, żadnych transferów. Trzymajcie 76 overall, bardzo mnie to cieszy, reszta pomału się rozwija. Bardzo, bardzo fajnie, że to wszystko tak wygląda. Za chwilę gramy mecz z Koroną chyba na wyjeździe. Tak, Korona Kielce. Nie wiem, czy na wyjeździe, czy u siebie. Na wyjeździe z Koroną, inkluzja w terminarza, później gramy z Arką i potem jest Napoli, ten wielki mecz z Napoli. Musimy tak, najpierw zrobić, bo ktoś mnie prosił o kontrakt, prosił mnie o kontrakt... Gdzie są kontrakty? Tutaj. O kontrakt mnie prosił... Niezgoda. Ja mu dam podwyżkę. Niedużo chcę podwyżki, więc dam mu tyle. Ważny zawodnik, utrzymał mu rolę taką, jaką miał w kontrakcie zapisaną. Teraz tak, kolejny mecz, muszę tylko zmienić Dąbrowskiego, to będzie Czerwiński po prostu w jego miejsce. Hildeberto zostanie, natomiast zagra tutaj Kopczyński, bo prosił się o granie. Pasquato, Sadiku w pierwszym składzie, tak, tylko dajmy niezgodę za Kulenowicza, zobaczcie, zgoda 74 overall, bardzo wysoki. Dajmy też Mączyńskiego do przetestowania, bo jednak trzeba testować różne rozwiązania przed tym bardzo ważnym meczem dla nas, jakim będzie spotkanie z... Z Napoli oczywiście, ten dwumecz, kluczowy dwumecz. Mecz z Koroną Kielce, wyjazd do Kielc, walczymy o kolejne 3 punkty i liczę, że wywieziemy te 3 punkty właśnie z domu Korony. Tylko, że nie chcę grać w takiej pogodzie i w deszczu, zagrajmy sobie później, żeby miał bezchmurniej, żeby to była 20:30 i startujemy, moi drodzy. Maciej Rybus, rzut wolny dla Legii. Rybus oddaje strzał, ale ten strzał ponad bramką. Sadiku do Mączyńskiego, Krzysztof Mączyński, mocny strzał, ale wprost w bramkarza Korony. Sadiku daje strzał, rykoszet i będzie rzut rożny dla warszawskiej Legii. Kaczmarek oraz Pasquato. Pasquato biega na pole karny, Sadiku i to jest gol! 1-0 dla warszawskiej Legii, a akcja właściwie, cały gol wypracowany przez nasze dwa nabytki. Asysta Krystiana Pasquato i gol Armando Sadiku. Sał wychodzi na dobrą pozycję, Armando Sadiku, Sadiku ostry kąt, ależ to zepsułem. Mogłem to kończyć o wiele lepiej, mogłem to uderzyć precyzyjnie, finezyjnie, ale zepsułem okazję. Na pole karne, Berto wybija, jeszcze strzał na bramkę Borusa, ale rykorze tutaj nas ratuje w bardzo groźnej sytuacji. I teraz okazja dla gospodarzy, czyli Kacek Kieł w narożniku boiska. Pojeżdża na pole karne, Czerwiński wybija, jeszcze tu jest Mroździk, blokuje jego strzał Mączyński. Jeszcze okazja dla gospodarzy Kieł. Uwaga, tutaj napuka na pole karne, uwaga strzał, ale świetnie broni to Borus. Niezgoda. Jest Szymański, jest także Kaczmarek i to jest 2-0. Ładna klepka wykonania naszego zespołu i Korona kompletnie nie mogła sobie z tym poradzić. 2-0. Koniec tego meczu, moi drodzy. Pokonaliśmy Koronę 2-0. Bardzo ładny mecz w wykonaniu. Nowe nabytki dobrze wprowadziły się do zespołu. Zarówno i Pasquato, i Berto, i Krzysztof Mączyński. Tak to się prezentuje, że po prostu gramy dobrze, gramy pewnie, gramy ładnie, jakościowo. To jest dobry prognostyk na ten sezon i na ten dwumecz o Ligę Mistrzów z Napoli. Niestety Legia nie weszła do Ligi Mistrzów. Astana okazała się zbyt silna, ale nie okazała się zbyt silna, bo to nie był rywal z wysokiej półki. Po prostu Legia jest w mojej opinii źle przygotowana do sezonu przez nowego... O, co się dzieje z niezgodą? Dobra, tam... O, pierdol. Przygotowanie fizyczne to jest kluczowe, bo jednak pamiętacie, może, że na pewno pamiętacie, że Czerczesowa ta gra wyglądała zupełnie inaczej, niestety, a teraz to wygląda po prostu... No słabo. Grajmy tak, dajmy tutaj, Kucharczyk jest, Kapustka, nie, tu wejdzie Pasquato od pierwszej minuty, Kaczmarek tutaj wejdzie, kto wejdzie? Nocz wejdzie od pierwszej minuty.
Dajmy Sadiku tutaj jeszcze. Mulę, Kopczyński, tu wejdzie Jodłowiec. I tu wejdzie Mączyński. Tak to będzie wyglądało. To kompletnie rezerwowy skład, nie Biskup, tylko dajmy szansę Radkowi Majeckiemu na zaprezentowanie się w spotkaniu ligowym. Ligowym z Arką. Jak wygląda tabela w ogóle? Krakowie jest wyżej. Myszko wyżej, przynajmniej jest niżej, natomiast my jesteśmy liderem, bardzo mnie to cieszy. 1-0 wygrałem Pasquato z golem, Majecki z kontuzją. Co się dzieje z tymi kontuzjami, moi drodzy? Ja nie mam zielonego pojęcia. 4 tygodnie, czyli kolejna długa kontuzja, nie oszukujmy się. Kolejny trening. Majecki wypada z treningu i po treningu może teraz Armando Sadiku, żeby może osiągnął poziom 70. To by było fajne. To by było fajne. Już teraz odpalamy mecz, już za chwilę mecz z Napoli. Tylko czy gramy pierwszy mecz u siebie, czy gramy pierwszy mecz na wyjeździe? Zaraz się przekonamy, jak ten dwumecz się potoczy. Chyba pierwszy mecz gramy u siebie. Tak, gramy pierwszy mecz u siebie. Co będzie wskazywało na to, że musimy tutaj nie stracić bramki przede wszystkim, bo to będzie kluczowe. Tak wygląda linia obrony, linia pomocy, tu wejdzie Thibaut Moulin. Kaczmarek, tu wejdzie Kapuska. Noc jest gotowy też do gry, wejdzie Niezgoda na szpicę. I tak to będzie wyglądało. Tak, tak to będzie wyglądało, tylko może Noja dam tutaj za Christiana, nie, za Rodowicia, Rodowicz czy starszą, będzie mniej grał. Jednak trzeba mieć swoje limity. Paskła to tutaj. I tak to będzie wyglądało, moi drodzy. Szymański w tym sezonie to ma być nasza dziesiątka. Zobaczymy, czy sprawdzi się w tej roli, czy godnie zastąpi Władysa Odziofe. Takie i takie stroje. Czy dobre stroje ma na Polinie? Jednak zmienimy im stroje na te jeszcze gorsze. W czarny zagrają. Dobra, startujemy. Teraz Kapuska do Kopczyńskiego. Kopczyński! 1-0 dla warszawskiej Legii. Zaskoczenie na trybunach. Może nie, bo w sumie rywalizowaliśmy jak równy z równym zespołami z Ligi Mistrzów. Natomiast tutaj kapitalną akcję zaczął Kopczyński z tym świetnym podaniem na skrzydło do Kapuski. Tutaj jeden dobry zwód. Wejście Kopczyńskiego w pierwszą linię ataku i pokonanie bramkarza Napoli. Tym strzałem w bliższy róg. Moi drodzy, prowadzimy z Napoli i ten wynik trzeba trzymać i pilnować, żebyśmy nic nie stracili. Uwaga, będzie kolejna okazja. Szymański! 2-0! Ależ zaskoczone Napoli, dobiliśmy ich bardzo szybko. W tych pierwszych 30 minutach asysta niezgody, piękny gol Sebastiana Szymańskiego. Potrafi uderzyć lewą nogą, patrzymy, bo warto. Zgubiony jednobrońca, strzał z centralnej linii pola karnego, 16 metr mniej więcej. Tak, linii pola karnego, piękny gol, 2-0. Uwaga, atak Napoli, Jorginho. Ale czemu on tutaj ciągle czeka? Uwaga, zagranie do Callejona, Callejon. Blokowane to uderzenie czy zagranie w pole karne przez Kapustkę. I teraz Lorenzo Insigne. Okazja dla niego, piłka na pole karne, jest Czerwiński, niebezpiecznie Szymański. Jeszcze okazja, nie ma karnego, Moulin. Moulin, utrzymaj się, jest to jeszcze faul Napoli. Callejon, obok niego Rybus, cały czas Callejon, wycofanie futbolówki. Hysajg atakuje go Thibaut Moulin. Jeszcze okazja dla Napoli, jest oddanie strzału, brakuje ten strzał Michał Pazdan. Ale cały czas piłkarze Napoli stają pod naszym polem karnym, bo to na pole karne i wychodzimy z tej sytuacji. Bo Moulin, 3-0. Moi drodzy, nie wierzę, co tutaj się dzieje, co się wyprawia przy Łazienkowskiej. 3-0, pokonujemy Napoli, to już jest wszystko rozstrzygnięte. Może na pewno w tym meczu, w meczu niekoniecznie, ale w tym meczu już jest pograne. Pasquato, ale już teraz ruszył Kapuska, może ten dwumecz zakończyć już w tym meczu. Kapuska, ostry kąt, oddaje strzał jeszcze Pasquato. 4-0 dla warszawskiej Legii, demolujemy Napoli. Pokazujemy wielką klasę i wielką formę, wynosimy, pokazujemy na świat to doświadczenie z europejskich pucharów, które nabyliśmy w poprzednich sezonach. Kapuska strzał po ostrym kącie, paruje ten strzał bramkarz Napoli, ale dobija w idealnym momencie Christian Pasquato.
kochani, kochani moi drodzy, to było coś fantastycznego. Czułem się, jakbyśmy grali mecz Legia Celtic, tylko że z zespołem o wiele lepszym i Legią, która jest o wiele lepsza i trenowana oczywiście przez lepszego trenera, skromność 100%. Super, super, że tak się udało. Pokonaliśmy Napoli, mamy wielką zaliczkę. To jest coś no, fantastycznego, że graliśmy tak dobrym rywalem, tak świetnie. To był naprawdę mecz, w którym na każdym poziomie byliśmy lepsi od drużyny Napoli. Graliśmy pewnie, graliśmy w defensywie fantastycznie. Wszystko tutaj grało. Teraz skład rezerwowy: Sadiku, Pasquato, Kwarczyk, Mączyński, Jodłowiec, Komajewski musi zejść, wejdzie to Biskup. Czy już też mogę dać kogoś innego? Nie, nikt nie jest zdrowy. Okej, to może dajmy też Radowicia. Nie, Radowicz jest na ławce, on może wejść później. Tylko tak zejmę kulę, zejmę tutaj niezgodę z tego miejsca. Dam Kopczyńskiego, a tutaj dam Hildeberga. Okej. Tak to będzie wyglądało, moi drodzy. Tak, symulujemy spotkanie ze Śląskiem Wrocław. Ale w następnym odcinku będzie dopiero spotkanie z Napoli, tak? Zostaje tutaj taki mały smaczek, co się będzie działo. Chociaż w sumie nawet nie wiem, czy nie możemy to symulować, bo przecież to był taki wynik, że tej Napoli nie ma szans. Chociaż wolałbym nie. Wolałbym jak ten mecz zagrać drugi i mieć pewny, spokojny awans. Napoli musi strzelić 5 bramek oczywiście, nie zrobić żadnej, bo jak my strzelimy jedną, to od razu jest problem, bo jest gol na wyjeździe. No ale jednak wolę zagrać to spotkanie i mieć pewny awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Dostaniemy kolejne pieniądze, które zostawię sobie na zimę, bo w zimę możemy zaszalejemy z jakimiś transferami, które są interesujące. Ale nie ciekawi mnie jedna sprawa, moi drodzy. Wiem, że ja mam mało pieniędzy. Natomiast na przykład, czy nie kończy się kontrakt takiemu Lewandowskiemu? Albo takiemu Neymarowi? Nie, nie kończy mu się kontrakt. Za pół roku. Taki Neymar na przykład, proszę bardzo, dzień dobry. Nie, też mu się kontrakt nie kończy. To tak już robicie, tak robię tak patrzeć z ciekawości tylko, czy takim piłkarzom się może kończą kontrakty. Ale nie kończą się kontrakty takim piłkarzom, więc nie możemy ich wprowadzić na zasadzie kontraktu, który kończy się w zimę. Ja wam bardzo dziękuję, skład na mecz będzie wyglądał chyba tak samo jak na spotkanie z Napoli w tym pierwszym meczu, bo to wszystko zagrało w tym spotkaniu. Wszystko grało fantastycznie. Szymański, no to jest po prostu piłkarz, o którym marzyłem zawsze, bo jest wyśmienity. Tak samo Kaczmarek, Niezgoda, Muleą mniej, ale Kapustka, czy też Nocz z ławki. Wszystko wygląda wyśmienicie. Dziękuję bardzo za uwagę, ten odcinek. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej, hej.